Cześć siemano, witajcie, ja jestem Fikas i witam was w kolejnym odcinku serii Ocenianie Wozów Strażackich. W dzisiejszym filmie zaprezentuję wam samochody ratownictwa wodnego. Pamiętajcie o subskrypcji oraz o łapce w górę, aby docenić moją pracę. To tyle ze słów wstępu, a teraz zapraszam do oglądania. Nasze dzisiejsze zestawienie rozpoczniemy samochodem spod znaku gwiazdy. Zaprezentuję wam dziś pojazd marki Mercedes-Benz, model Sprinter 519. Jest to lekki samochód ratownictwa wodnego zabudowany przez firmę Stolarczyk. Pojazd ten został wyprodukowany w roku 2015. W przetargu, w którym został zakupiony, było 16 sztuk takiego właśnie samochodu. Pojazd ten posiada napęd 4x4, a w skład wyposażenia wchodzą takie rzeczy jak m.in. agregat prądotwórczy, boje, kamizelki ratunkowe, aparaty powietrzne, a także zestawy ubrań płetwonurków. Do działań ratowniczych w tej wodzie może jechać nawet 6 osób. Pojazd posiada także hak na tylnym zderzaku, który umożliwia podczepienie łodzi ratunkowej. Wóz taki jak ten możemy zobaczyć m.in. w JRG-1 Warszawa czy JRG-2 Piła. Kolejnym wozem, który dzisiaj wam zaprezentuję, jest również Mercedes, tym razem Atego 1329. Zabudowany został przez firmę Szczęśniak, a sama zabudowa została podzielona na dwa przedziały. Sprzętowy, w którym znajduje się większość wyposażenia pojazdu, oraz przedział dla załogi, z miejscami dla 4 ratowników. Przedział przystosowany jest także do ewakuacji medycznej 2 poszkodowanych osób. Pojazd posiada LED-owy masz oświetleniowy oraz wyciągarkę, zamontowane na stałe w wozie. Dodatkowo na dachu pojazdu, dzięki zabudowie w formie podestu roboczego, można przewozić sprzęt jak na przykład sanie lodowe. W wyposażeniu sprzętowym znajdują się m.in. pilarki spalinowe, urządzenia firmy Holmatro, agregaty prądotwórcze oraz sprzęt do ratownictwa medycznego. Pojazd, dzięki hakowi, przystosowany jest także do ciągnięcia łodzi ratowniczych. Podium otwiera samochód marki Scania, model P320 z zabudową od firmy Wawrzaszek. W kabinie posiada 2 miejsca dla ratowników, natomiast w zabudowie posiada kolejne 4 miejsca. Pojazd ten został wyprodukowany w roku 2015. Wyposażenie pojazdu stanowi m.in. nosze koszowe, agregat prądotwórczy, masz oświetleniowy, aparaty powietrzne zapasowe, podstawowe wyposażenie na wypadek długotrwałych działań ratowniczych oraz wiele innych potrzebnych rzeczy. Jako dodatkowe wyposażenie w tym pojeździe znajduje się także ruchomy podest, który może służyć jako podest roboczy dla nurków przygotowujących się do akcji w ciężkim, zanieczyszczonym terenie. Samochód ten, tak jak inne tego typu, również posiada hak, do którego podczepiana jest łódź ratownicza. Dzisiejszym pojazdem, który zawitał na miejscu drugim, jest ponownie Mercedes-Benz Atego, tym razem model 1225. Zabudowę w tym pojeździe wykonała firma Szczęśniak. Pojazd posiada napęd 4x4, a na jego wyposażeniu poza typowo nurkowym sprzętem znajdują się jeszcze m.in. zestaw PSPR2, defibrylator, pilarka do drewna, agregat prądotwórczy oraz masz oświetleniowy. Dodatkowo można wspomnieć o żurawiu HDS od firmy Hiab, który jest przystosowany do łodzi motorowej Harpoon. Jako ciekawostkę powiem wam, że pojazd ten został wyprodukowany tylko w jednym egzemplarzu, który znajduje się obecnie w jednostce ratowniczo-gaśniczej numer 4 w Krakowie. Na miejscu pierwszym zaprezentuję wam samochód Iveco Eurocargo 150 E28 z zabudową od firmy Szczęśniak. Pojazd ten został wyprodukowany w 2015 roku. Średni samochód ratownictwa wodnego posiada silnik wysokoprężny o mocy 280 koni mechanicznych oraz napęd 4x4. Masa własna tego wozu wynosi lekko ponad 9700 kg. Do akcji tym wozem może jechać nawet 6 ratowników. Wyposażenie tego pojazdu prezentuje się następująco. Sanie lodowe, zestaw PSPR1, sprzęt łączności z nurkiem, z kablolinami, komplety skafandrów czy też agregat prądotwórczy oraz inny sprzęt wodno-nurkowy. Samochód ten, jak i pozostałe, posiada możliwość zaczepienia łodzi ratunkowej. Bardzo podoba mi się w tym samochodzie ten leśny design, a to m.in. przez te lampy na przodzie oraz przednie orurowanie. No i to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Ja wam serdecznie dziękuję za uwagę. Pamiętajcie jeszcze o subskrypcji, jeśli jesteście nowi, i łapaczce w górę pod filmem. Także trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!